Koloterapia. Uloterapia to oddziaływanie rodziny pszczelej na organizm człowieka poprzez czynniki takie jak powietrze ulowe, biopole pszczół, mikrodrgania oraz wytwarzane przez nią ciepło. Poza wymienionymi komponentami znaczenie mają również szum pochodzący od ruchu skrzydeł oraz efekt psychoemocjonalny związany z bliskością przebywania pszczół. Powietrze ulowe jest nasycone substancjami lotnymi wydzielanymi przez pszczoły, a także pochodzącymi z produktów pszczelich gromadzonych w ulu takich jak miód, pierzga, propolis, mleczko pszczele i wosk. Nazywane jest ono także mikroklimatem ula. Można stwierdzić, że powietrze w ulu jest przesycone feromonami i innymi związkami lotnymi korzystnie oddziałającymi na człowiek. Domki apiterapii Biodomki. Najogólniej ujmując, stanowią one połączenie pawilonu pszczelarskiego z sauną i wkomponowanymi w jego konstrukcję ulami. Wydobywające się z nich powietrze trafia do pomieszczenia znajdującego się nad nimi. Jest ono oddzielone od pszczół siatkami i zapewnia bezpieczne przebywanie w nim ludzi w pozycji leżącej lub siedzącej. Bezpośrednio nad ulami znajduje się jedno lub kilka łóżek typu saunowego, co zapewnia bliskość bezpiecznego obcowania z pszczołami. W takich domkach wykorzystuje się również rozwiązania podobne do inhalatorów. Urządzenia takie zasycają powietrze bezpośrednio z ula i w sposób bezpieczny kierują je poprzez wąż i maseczkę do twarzy pacjenta. Za pomocą uloterapii można leczyć duży zakres chorób. Oddychanie powietrzem ulowym usuwa dolegliwości związane z astmą oskrzelową, alergią na pyłek kwiatowy i katarem siennym. Terapia ta jest pomocna nie tylko w leczeniu dróg oddechowych i chorób alergicznych, ale również układu sercowo-naczyniowego, chorób nerwowych i psychicznych, chorób metabolicznych oraz chorób reumatycznych i układu ruchu. Apiterapia i bezpieczeństwo. W Polsce obowiązuje zasada, że leczeniem w tym produktami pszczelimi mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje medyczne, to znaczy lekarze. Nie oznacza to, że pszczelarze nie mają pewnych możliwości, a może i misji czy zadań do spełnienia w tym obszarze. Przez lata obcowania z pszczołami, przez lata uczenia się, nabyli oni bowiem wiedzę, która pozwala z dużym prawdopodobieństwem określić, czy wykorzystując pokarmy pszczele, produkty pszczele, jesteśmy w stanie wspomóc osoby które potrzebują takowej pomocy. Nie oznacza to jednak, że możemy to czynić w taki sposób zupełnie bezkarny i zupełnie swobodny, dlatego że. Przy stosowaniu produktów pszczelich występują niestety, ale pewne przeciwreakcje, które powodują, że dobrze by było, aby lekarz skonsultował pewne zalecenia, czy odpowiedział, czy stosowanie produktów pszczelich do końca może być bezpieczne. Zacząć należy od tego, że około 1% osób zdrowych jest uczulonych na produkty pszczele. To i tak jest nieporównywalnie mniej jak na zdecydowaną większość wszystkich innych produktów. Dlatego najlepiej rozpoczynać kurację od rana po to, aby mieć możliwość obserwacji związanej z występowaniem Istnieniem nietolerancji lub uczulenia na dany produkt, a w przypadku uzyskania czy wystąpienia objawów niepożądanych, jak wysypka i tym podobne, aby była możliwość zasięgnięcia opinii, a te objawy nie zawsze muszą być przez nas widoczne, odczuwalne. Ktoś, kto spogląda na nas z boku, zawsze może dostrzec coś, czego my nie widzimy. Kolejna zasada to nie podajemy miodu dzieciom poniżej jednego roku życia. I tej zasady należy się bezwzględnie trzymać. Decyzję o stosowaniu wspomagającym podstawowe leczenie preparatami syntetycznymi produktów pszczelich powinien podjąć lekarz. Zdarzają się bowiem przypadki interakcji pomiędzy lekami a preparatami naturalnymi. Przykładem może być przy Leków przeciwzakrzepowych, na przykład warfaryny, ksarelko i mleczka pszczelego, z uwagi na możliwość spotęgowania działania tego środka. Produkty pszczele staramy się kupować od znanego, zaprzyjaźnionego pszczelarza. Miód jest bowiem najczęściej fałszowanym produktem na świecie. Niestety, często kupowany produkt nie ma nic wspólnego z miodem. W wielu sytuacjach są to produkty pozbawione właściwości biologicznych, m.in. na skutek przegrzania. Kolejna zasada to, aby wszelkie kuracje z wykorzystaniem produktu. Produktów pszczelich rozpoczynać od małych dawek i stopniowo je zwiększać. Wystąpienie objawów alergii jest przeciwwskazaniem do leczenia danym produktem pszczeli. Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających pasieka, szczególnie dzieci, uwzględnione jest przeszkolenie pszczelarza w zakresie udzielania pierwszej pomocy na wypadek wystąpienia silnych objawów alergicznych generalnie chodzi o wstrząs anafilaktyczny.